Witamy Państwa ponownie w Idź Pod Prąd Dogrywka. Ze mną w studiu oczywiście pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, witam Państwa. Ale z uwagi, że dzisiaj Dzień Niepodległości Izraela, jest z nami nasz żydowski redaktor Iwan Belosenko. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Iwan dzisiaj z ekipą przeprowadził sondę wśród Polaków, czego życzyliby Izraelowi, Żydom w Dzień Niepodległości. I o tym za chwilę pokażemy Państwu tę sondę i skomentujemy odpowiedzi, ale zanim to, dzisiejszy temat dogrywki: Watykan przeciwko konserwatystom z USA i Unii Europejskiej. O co chodzi? Mówiliśmy już o tym we wczorajszym serwisie. Kardynał Renato Maria Martino jest przeciwny konserwatywnej szkole, którą chciał stworzyć Steve Bannon, były doradca Donalda Trumpa, który był szefem jego kampanii prezydenckiej. On chciał otworzyć szkołę dla konserwatystów we Włoszech. Akademia dla judeo-chrześcijańskiego Zachodu. Tak miała, czy ma się nazywać ta szkoła i ma mieścić się w budynku po klasztorze Kartuzów, 100 km na południe od Rzymu. Miałaby ona szkolić konserwatywnych i narodowych przywódców. No i w tym momencie kardynał katolicki Renato Mario Martino powiedział, że jest przeciwny utworzeniu takiej szkoły w tym budynku po klasztorze. No, powiedział, że nie można pozwolić na to, żeby w tym budynku jeszcze jako kościelna organizacja miała miejsce jakaś szkoła, która bawi się w politykę. No, to, że bawi się w politykę, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mówi o polityce normalnym głosem. Mówi o polityce głosem biblijnym, głosem Jezusa Chrystusa, czyli głosi wartości biblijne, głosi wartości chrześcijańskie, głosi wartości konserwatywne. Gdyby głoszone tam były lewackie brednie, gdyby mówiono o globalnym ociepleniu, ja to nazywam ocipieniem klimatu, gdyby mówiono tam o LGBT, gdyby mówiono o dobroczyńcach komunistycznych Chinach i zdobyczach socjalizmu, gdyby mówiono o globalizmie, grzechu nacjonalizmu i grzechu suwerenizmu, o to wtedy Watykan na pewno pobłogosławiłby tę szkołę. Ale że to jest szkoła wierna wartościom konserwatywnym, w Kościele katolickim jest zakazana. Nielza. Tym projektem kieruje brytyjski polityk Benjamin Harnwell, współpracownik Steve'a Bannona. On mówi, że był gorącym zwolennikiem Unii Europejskiej, dopóki nie zaczął pracować w instytucjach europejskich, w instytucjach unijnych. No i stwierdził, no, że jednak nie jest to dobry pomysł, ta Unia Europejska. Ale ten, no, ty mówisz, że kardynał jest tylko wierny polityce, ale tej lewicowej, no ale on mówi, że żadnej polityce nie może być w tych celach użyty klasztor. Sprzeciwiam się użycia klasztoru do celów politycznych, no ale przecież, tak jak mówimy, Kościół katolicki, on, no, nauka społeczna Kościoła katolickiego, no to jest przecież polityka. Polityka. Tam czysta polityka. Jest o podatkach. Jest o podatkach, o przymusie płacenia ZUS-u. Nie wiem, czy katolicy wiecie, że dzisiaj niepłacenie składek ZUS-u według waszego kościoła jest grzechem. Możecie sobie o tym przeczytać w waszym katechizmie. To już dawno za Jana Pawła II ten komunistyczny postulat został inkorporowany do nauki katolickiej. Tam jest mowa też o strajkach, o tym, że państwo ma ustalać wynagrodzenie. Czyli między... to jest wprost to są komunistyczne, to są komunistyczne, polityczne oczywiście. Dokładnie. Postulaty, czyli widać, że taką lewacką naukę można uczyć w ramach katolicyzmu, nie można tylko uczyć nauki biblijnej, nie można uczyć nauki normalnej. No, temu panu, znaczy kardynałowi, no, trzeba by przypomnieć, że Jezus Chrystus był osobą, która dała, można powiedzieć, największą zmianę polityczną w historii. Oczywiście my, jako chrześcijanie, podkreślamy największą zmianę duchową,
że umarł za nasze grzechy, że to, z czym ludzkość do tej pory w nijak sobie nie umiała poradzić, czyli co zrobić z karą za grzechy. Jestem stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, ale żyję jak świnia. Co z tym zrobić, kiedy pójdę na sąd, pójdę do piekła. Cała ludzkość kombinowała, filozofowie, przywódcy religijni i nic. I przyszedł Jezus Chrystus i powiedział, ja daję sam siebie za wasze grzechy. To jest oczywiście naczelne i przesłanie, i znaczenie chrześcijaństwa. Ale oczywiste też jest, że przyjście Jezusa od razu spowodowało zmiany polityczne. Przecież proces Jezusa, gdzie się odbył? Gdzie skazano na śmierć Jezusa Chrystusa? Właśnie za politykę. Właśnie to przecież, można powiedzieć, gubernator z nadania Rzymu wydał wyrok skazujący na żądanie przywódców religijnych, którzy właśnie mówili, jeśli go nie skażesz, okażesz się wrogiem cesarza. Czyli skazanie Jezusa było okazaniem przyjaźni cesarzowi, tak mówiła starszyzna żydowska tamtych czasów do Piłata. Czyli nawet sam proces Jezusa był procesem politycznym, nie tylko procesem religijnym, a wpływ nauczania Jezusa Chrystusa wywrócił do góry nogami świat polityczny, ustrój niewolniczy, a potem ustrój feudalny w całym świecie. Także jak może, to jest, ja nie rozumiem, jak można tak podle kłamać, że chrześcijaństwo jest apolityczne. To może tylko wysłannik piekieł albo skończony jełop. Myślę, że kardynał Martino nie jest skończonym jełopem. Możliwa jest więc tylko druga opcja. Jest wysłannikiem piekła, tak jak jego przełożony, czyli papież Franciszek. Jest właśnie jego wysłannikiem i podkreśla, że katolicy muszą zawsze słuchać prowadzenia i nauczania papieża. Mógłby tutaj dodać właśnie w sferach politycznych. Papieża komunisty, no tak, wtedy trzeba słuchać, tak, wtedy jest okej. Okay. Proszę być także w przyszłości, pisał właśnie Martino do Hernuela, upewnił się, że opactwo jest miejscem, gdzie respektowana jest doktryna Kościoła. Właśnie, no to nie dodał, że właśnie w tych kwestiach politycznych, no bo w jakich, no o tak, jakich kwestiach chodzi, mówi? Chodzi o to, a z drugiej że strony to mówi, amerykański, że nie może być tych politycznych. Chodzi o to, że teraz wchodzi do gry amerykański konserwatysta, zwolennik Trumpa, ten, który można powiedzieć wylansował medialnie, bo to szef jego kampanii wyborczej, szef Trumpa. Nie? I wiadomo, że ci przywódcy, którzy będą kształceni w tej szkole, będą wzorowali się na chrześcijańskiej Ameryce i będą wzorowali się na Donaldzie Trumpie jako na przywódcy. A nie na papieżu. Kościół katolicki na to nie może pozwolić. Chyba, żeby to był ten Xinjiang, jak on się tam nazywa, z Chin, to wtedy by go wychwalali. Przypominam, że ten sam Watykan właśnie niedawno wychwalał Chiny za to, jak wspaniały wkład w dziedzinie likwidacji ubóstwa komuniści chińscy robią i jak wspaniały wkład w dziedzinie transplantologii. To jest oficjalne stanowisko Watykanu. To jest oczywiście diabelskie kłamstwo. Ale chciałem tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, jak katolicyzm pozoruje wspieranie środowisk konserwatywnych. Ten kardynał przecież wspierał działanie tej wstępnej inicjatywy tego angielskiego polityka. Instytutu Godności Ludzkiej. Tak. On jak poszedł do Unii Europejskiej, to zobaczył, że Unia Europejska absolutnie nie służy narodom Europy, tylko służy tej kaście urzędasów brukselskich. Nie? I założył właśnie ten katolicki instytut. Na jego czele honorowo stanął ten kardynał i póki to był taki nic nieznaczący instytut, póki niewiele działał w polityce europejskiej, no to oczywiście Kościół tam błogosławił, brał pieniądze jakieś pewnie i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przyszli Amerykanie i teraz chcą przekształcić w rzeczywistą siłę wywierającą wpływ na przywództwo europejskie, czyli szkołę liderów, czyli zaczyna coś się dziać, Trump wkracza do gry, w tym momencie katolicyzm pokazuje swoje komunistyczne oblicze. Czyli jak jakaś konserwatywna organizacja nic nie robi, to oczywiście Kościół ją przyjmie. Dokładnie. Jak zaczyna głosić wartości konserwatywne i być skuteczna, wtedy Kościół ją wyklnie.
To jakie jest wasze zdanie, czy Steve Bannon, który też jest katolikiem, no, pozna się na tych katolikach, on przecież też nieraz mówił o papieżu, że papież no, de facto zdradził na przykład Chińczyków, podpisując tajną umowę z komunistami chińskimi. Czy jednak ta szkoła powstanie? Może Bannon też modli się o papieża. Tak jak klerycy, tu Iwan nawiązuje do kleryków, których spotkaliśmy w czasie jednej z naszych sąd i oni szczerze przyznali, że oni się modlą o śmierć papieża Franciszka. No, zamiast... A co modli się Steve Bannon? To jest pytanie otwarte. Ja osobiście myślę, że ta szkoła powstanie. Myślę, że Stany Zjednoczone, konserwatyści w Stanach Zjednoczonych powinni już dostrzec jasno, że nie da się zbudować żadnego konserwatywnego środowiska w Europie w oparciu o Kościół rzymskokatolicki. Z prostego powodu. To dzisiaj jest już Kościół komunistyczny i będzie popierał tylko komunistyczne bzdety. Globalizm, ekologizm, likwidację państw narodowych, postulaty równości społecznej, zrównoważony chiński rozwój, to będą CO2 i tak dalej, zakaz węgla, encyklika papieża Franciszka. Tylko takie rzeczy będzie popierał dzisiaj Kościół katolicki. Oczywiście to była próba jeszcze zatrzymania, przynajmniej w tej warstwie przywódców politycznych, upadku Kościoła rzymskokatolickiego, ale myślę, że ta próba, a dokładnie stanowisko Watykanu oficjalne w obliczu tej próby pokaże konserwatystom i europejskim, i amerykańskim, że trzeba szukać innego fundamentu, innego oparcia niż Kościół rzymskokatolicki. Co nim może być? Moim zdaniem jest tylko jedno oparcie, jest tylko jeden fundament. Biblijne chrześcijaństwo. Jeśli na tym się konserwatyści nie oprą, znikną praktycznie z Europy w ciągu najbliższych kilku lat. I to jest przesłanie dla naszych tak zwanych konserwatywnych katolickich polityków, którzy rządzą krajem, na czym się oprą. Przed chwilą słuchaliśmy takiego utworu muzycznego jednego z konserwatywnych rzekomo polityków w Polsce, czyli towarzysza, który prowadzi taką formację. Ksiądz zbliża się, Kukiz 15 chyba, nie? Ksiądz proboszcz zbliża się, nie? To właśnie jest ta, to są właśnie ci katolicy konserwatyści. A teraz zapraszamy was na wspomnianą sondę, czego Polacy życzą Żydom, życzą Izraelowi z okazji Święta Niepodległości. Witam wszystkich, Iwan z tej strony, wyszliśmy na Plac Litewski w Lublinie zapytać u Lublinian, czy mają jakieś życzenia dla Izraela z okazji Dnia Niepodległości. Zapraszamy na sondę. A wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości. Dziękuję. Nie, ja jestem tolerancyjna i wszystkich ludzi lubię. Absolutnie nie mam. Niech walczą, jakby walczyli, niech walczą sobie dalej. Z Palestyną niech walczą. Żeby było spokojnie, żebyście się po prostu ze wszystkimi dogadali, bo tam są mocne podziały, prawda? Mhm. I nie siedzę aż tak głęboko w takich politycznych sprawach, ale no życzę, żeby wszystko było okej, okay, żeby z wszystkimi krajami. Był jakiś pokój. Nie mam. Aha. Życzę dobrych premierów, którzy nie mają na koncie zbrodni wojennych na przykład. Życzę trzymania się swoich majątności, a nie polskich. I ogólnie nawrócenia się na świętą wiarę katolicką życzę wszystkim Żydom. Tego typu życzenia. Nie mam. Nie mam. Życzenia? Życzenia może nie, ale chciałabym im pożyczyć wszystkiego dobrego. Tego, żeby zawsze walczyli o swoje. Żeby utożsamiali się też z innymi narodami i asymilowali. No i wszystkiego dobrego. Nie mam. Ja tylko mam życzenie do tych, co chodzą do synagogi. O. Tak, żeby jeszcze bliżej się zbratali ze swoimi braćmi z Palestyny.
Życząc właśnie, ciesząc się z narodem izraelskim, z ich niepodległości, wiem, że ten problem palestyński jest bardzo palący w tamtym miejscu, więc życzę im właśnie tego, żeby ten konflikt po prostu ustał, a ustać może nie przez polityków, tylko przez współpracę prostych ludzi ze sobą, więc tego po prostu życzę prostemu obywatelowi Izraela, żeby znalazł sobie jakiegoś kolegę palestyńczyka. Im więcej będzie takich ludzi, którzy się bratają, a mniej ekstremistów po jednej i po drugiej stronie, tym szybciej będzie tam pokój, a chyba o to nam wszystkim chodzi. Żeby byli wolnym narodem, no nie? Jak do tej pory sobie walczą o swoją wolność. Żeby walczyli o swoją wolność, jak każdy zresztą chyba człowiek, mi się wydaje. Powinien być wolnym, no nie? Człowiekiem. I czuć się dobrze w swoim kraju. To chyba tyle z naszej strony. Żeby wam się szczęśliwie żyło, żebyście byli szczęśliwi, zdrowi, żebyście nie patrzyli na przeszłość, a raczej w przyszłość. I to, tego samego Polakom. Życzę to wszystko. A jeszcze ostatnie pytanie. Czemu nasze relacje izraelsko-polskie właśnie taki kiepski? Czy jest jakieś państwa narodowy, który by chciał nas pokłócić? To są jakieś zawiłości przeszłości i tak jak powiedziałem wcześniej, raczej należy na te przeszłościowe rzeczy nie zwracać uwagi, zapomnieć, zamknąć temat i patrzeć tylko w przyszłość, abyśmy po prostu żyli w zgodzie i w szczęściu. No są napięte. Myślę, że zwykłym ludziom zależy na tym, żeby były normalne, żeby były jak najlepsze, a politycy wiadomo, no z nimi jest różnie, zależy od opcji politycznej. Ale jeżeli chodzi o nasze relacje z Izraelem, no to ja uważam, że ta cała sytuacja, która obecnie czy wcześniej miała miejsce, była zupełnie niepotrzebna, bo to, co było kiedyś, jest ważne, ale uważam, że powinniśmy to troszeczkę zostawić ze sobą i myśleć o tym, co jest teraz i poprawiać te relacje po prostu. To jest pewnie wiele państw moim zdaniem, nie? Do tego, żeby się skłócić między sobą, no nie? Gdzieś i żeby były jakieś właśnie i niejasności. To przecież też łączy nas wspólna historia, jakby nie było na to, nie patrząc, no nie? Różne były wydarzenia, te mniej przyjemne, no nie? I tragiczne, ale moim zdaniem powinniśmy gdzieś się trzymać razem, sobie wzajemnie pomagać, no nie? Te właśnie spory gdzieś odsunąć na bok, no nie? Sobie wybaczyć przede wszystkim, no nie? Tak jak Bóg kazał wybaczać, moim zdaniem, mi się wydaje, powinniśmy sobie wybaczyć jako ludzie, no nie? Nie, myślę, że niektórzy Polacy i niektórzy Izraelczycy dorobią dostatecznie dużo, żeby się te narody kłóciły, więc chyba nie ma potrzeby szukać państw trzecich, ale ogólnie ja bym patrzył na pozytywne rzeczy, czyli szukałbym tego, co nas łączy, a myślę, że łączy nas bardzo dużo. Żydzi tutaj bardzo długo mieszkali w dużej ilości i to się oczywiście, jak wiemy, skończyło, natomiast myślę, że Polacy też sporo z tej współpracy czerpali, podobnie jak Żydzi, także myślę, że jest to trudne. Na przyjaźń na pewno, ale myślę, że nie jest niemożliwa. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich w Izraelu. Jak się mówi wszystkiego najlepszego? Yom. Atzmaut. Sameach. O, coś takiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Widzimy, że lekcja hebrajskiego jeszcze była na koniec. No, bardzo, bardzo fajne wypowiedzi, szczególnie te o wolności. Niech Żydzi walczą o swoją wolność, a także, że powinniśmy się trzymać razem, że ta przyjaźń może jest miejscami trudna, ale powinna trwać. Gratulacje Iwan i całej ekipie za tę sondę niebawem na naszym kanale. Jeszcze jakieś komentarze, jak oceniacie tą świadomość Polaków? No nie byli za bardzo świadomi, jeśli chodzi, że jakieś państwa trzecie chcą nas skłócić z Izraelem. Mhm. Tak, we wszystkich rozmowach to raczej unikali tego tematu. Tam mówili, że nie wiedzą, tam nie orientują się na polityce. Nawet jak tam trochę im podpowiadałem, to też tak nie do końca kumali, o co chodzi. Mm-hmm. Niektórzy tam mówili, że tam, no wszystkie państwa nas chcą pokłócić. No więc widać, że ta świadomość jeszcze nie istnieje. Przypomnijmy, 14 maja 1948 roku właśnie Ben-Gurion, który pochodził z Płońska, późniejszy premier Izraela, pierwszy premier Izraela, ogłosił deklarację niepodległości państwa żydowskiego i właśnie z tej okazji dzisiaj i jutro Żydzi świętują swoją niepodległość. No rzeczywiście, to takie trochę dziwne, że Polacy nie widzą tutaj przynajmniej wątku niemieckiego, że właśnie
od Niemiec jest odsuwana ta wina za zbrodnie Holokaustu, a przenoszona jest dyskretnie, a nawet już niekiedy bardzo nachalnie na Polaków. No to jeśli Niemcy są winni, a teraz się ich uniewinnia, a Polacy, którzy byli niewinni, wręcz walczyli z Niemcami, także w obronie Żydów, ich się czyni winnymi, no to podejrzenie powinno tak paść, no, że to chyba Niemcy mają jakiś interes w tym wybielaniu, nie? A Polacy niestety, to jest wina, myślę, mediów i duchowieństwa, że nie mówią ludziom prawdy. Wątek rosyjski, no, jest trudniejszy troszeczkę do rozpoznania. Myślę, że trzeba się bardziej zagłębić w politykę, trzeba śledzić to, co się dzieje na przykład w zeszłym roku. Nie, dwa lata temu, pod koniec roku 2017, to chyba był grudzień, Ławrow, czyli minister spraw zagranicznych Rosji, Putina, na forum ONZ, będąc tam, zdaje się, w Nowym Jorku, ogłosił, że teraz jest czas, żeby pokazać, jak Polacy są źli, jak są niewdzięczni armii rosyjskiej za wyzwolenie, że mają tam czelność usuwać pomniki z centrów polskich miast armii rosyjskiej, no i że trzeba światu teraz pokazać prawdę o złych Polakach. I zaraz się rozpoczęła, zaraz po tym rozkazie Ławrowa, zaraz towarzysz Jaki z towarzyszem Morawieckim i towarzysz Ziobro z PiSu rozpoczęli, pamiętacie, początek 2018 roku, wojnę polską-żydowską o IPN i tak dalej, i tak dalej. Tu rzeczywiście, no powiedzmy tak jasno, no to każdy, to trzeba troszeczkę głębiej zajrzeć w politykę i się orientować, żeby zobaczyć ten rosyjski interes i komunistyczny ogólnie interes antyamerykański w tym spisku, a niemiecki, no to powinien każdy. Tu jestem troszeczkę, można powiedzieć, rozczarowany, że ludzie nie widzą, że to Niemcy mają interes w oskarżaniu nie Polaków o zbrodnie. Może jakbyś ich zapytał tak wprost, a Niemcy? No, no może, wtedy może tak, ale może rzeczywiście... jeszcze tylko dokończę. Bardzo pozytywnie jestem z kolei zaskoczony, że była dość duża życzliwość do Izraela. Tam oczywiście jeden pan takie niby życzenie tam robił, a w rzeczywistości... Żebyście nawrócili na świętą wiarę. Na jedyną świętą, słuszną wiarę katolicką. No, to znaczy, że musieliby pokochać komunizm i musieliby się całować niedługo przywódcy żydowscy z imamami. Nie wiem, jak myślisz, Iwan, czy dadzą się skusić Żydzi na taką perspektywę katolicką? Chyba nie. Nie brzmi zachęcająco. Nie brzmi zachęcająco. No też widać było, że rzeczywiście no dobrze, że tą sondę wymyśliłeś, ponieważ Polacy, oni no, cenią narody, które walczą o wolność, cenią te, które bronią się przed tą ekspansją. Też mają jakąś wiedzę przecież, że te narody się wspierały, my wspieraliśmy Żydów. Przecież no, nawet sam Ben Gurion, ale też i armia izraelska, i w parlamencie, Golda Meir w rządzie. Golda Meir też chyba z Polski, nie? To tak, byli obywatele polscy. Miała korzenie polskie. Dokładnie. Tam z 12 czy 13 głów Mossadu z Polski pochodzą piloci z Polski. Właśnie, my szkoliliśmy siły zbrojne Izraela. Który właśnie dlatego, że nie było inkrypcji dla tych urządzeń na samolotach, to używali polskie, żeby Arabowie nie skumali, o co chodzi. Nawet jest, no, jest szereg takich artykułów, ja przeczytałam z Frondy, to Polacy zbudowali Izrael. No, bardzo ciekawy artykuł, tutaj on się zaczyna właśnie od tego rosyjskiego wątku, że kilka lat temu rosyjski naukowiec Siergiej Drożin wyraził pogląd, jakoby rząd polski przed rokiem 1939 zamierzał przesiedlić polskich Żydów na Madagaskar. No cóż, półprawda jest zawsze prawdą. Czytamy na Frondzie. Możecie sobie przeczytać dalej. A ja zapytam was, czego wy życzycie państwu Izrael, Żydom w ten Dzień Niepodległości? To chyba na mnie kolejnie, bo to ty nie będziesz życzył swojemu państwu, ale no myślę, że przede wszystkim ja życzę Żydom, żeby nie przenieśli punktu czy ośrodka zaufania z Boga, Biblii, na siłę zbrojną lub siłę polityczną swoją lub swoich sojuszników.
bo to opierając się już na Starym Testamencie, no co wszyscy Żydzi tam mniej lub bardziej religijni uznają, to już w psalmach Dawida mamy bardzo jasne stwierdzenia, że rumaka szykuje się na dzień bitwy, nie? Czyli wszystkie my tam, rumaki, no to tak jakby czołgi szykuje się na dzień bitwy, ale zwycięstwo zależy od Boga. Nie? Bo w Księdze Apokalipsy czytamy, że tym upadkiem Izraela w czasach ostatecznych będzie złożenie zaufania właśnie w rządzie światowym co do pokoju, tego 7-letniego pokoju, w wyniku tego będzie i ta świątynia i tak dalej, o tym mówiliśmy już kilkukrotnie, bardzo szeroko w takim programie, gdzie omawialiśmy twój wywiad z twórcą planu pokojowego, to jest coś niezwykłego w polskim dziennikarstwie, że pan Greenblatt zgodził się polskiej dziennikarce udzielić wywiadu. Słyszeliście państwo o tej sensacji? To wszystkie media głównego nurtu powinny, że tak powiem, Greenblatt dla Polski, Greenblatt dla polskiej telewizji. Nic, cicho, sza, nie ma w ogóle ani słowa. Czyli żeby Izrael ufał Bogu, a nie swoim siłom czy swoim partnerom. Druga rzecz, żeby Izrael dalej szedł w kierunku tym wolnościowym. Bo to jest rzeczywiście jedyne państwo na Bliskim Wschodzie, które oczywiście w sposób niedoskonały, bo żadne państwo nie jest doskonałe, realizuje te ideały wolnościowe, których wzór znajdujemy w Chrześcijańskiej Republice Stanów Zjednoczonych, bo mniej więcej takie wartości, jeśli chodzi o republikę, chcą realizować dzisiaj przywódcy Izraela. No i trzeci punkt, żeby rzeczywiście ten sojusz, który te flagi tutaj uosabiają, żeby był rzeczywistością, żeby się ziścił, bo to jest ratunek zarówno dla Polski, jak i dla Izraela. Iwan, czy coś byś dodał dla swoich rodaków w Izraelu? Ja bym jeszcze dodał, że żeby Żydzi w Izraelu jak nie wierzą, jak nie chcą studiować nawet tak krytyczny Nowy Testament, to chociaż niech studiują ten Stary Testament, który każdy człowiek tam szanuje, nawet ateiści, myślę, że sobie by nie pozwolili niszczenia Starego Testamentu, czyli tego Tanachu, no to jakoś tak jego trzymają i taki dla nich jest wzór, no to niech jego czytają w końcu, a nie tylko leżą na półce, tak samo jak u katolików cały czas do niego odwołują się, że to jest nasz dowód na to, że my mamy to prawo istnieć w tym kraju, no to niech w końcu czytają to Słowo Boże, chociaż w tej skróconej wersji, co oni tam mają, ze zrozumieniem, nie tylko czytać tam na świętach czy na jakichś tam wydarzeniach, ale czytać i studiować i poznawać Jego. I myślę, że mogą odkryć tam wielu ciekawych rzeczy. No właśnie, bo zapomnieliśmy powiedzieć, ale to pewnie nasi widzowie wiedzą, ale tym, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy nas pierwszy raz oglądają, Iwan jest Żydem, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Dzięki, idźmy prąd. Bogu przede wszystkim, ale też mimo czy tego usłyszałeś Ewangelię? Tak, przez telewizję idź tego pod prąd. Tego życzymy wszystkim Żydom. I też przy okazji dzisiaj na sądzie miałem okazję głosić Ewangelię jednemu z uczestników tej sądy. Który był bardzo zaskoczony. No to rzeczywiście dzisiaj mieli Polacy niespodziankę. Chodził i pytał po Lublinie Żyd, który mówi po polsku, jest chrześcijaninem z amerykańską, polską i żydowską flagą. Tak, jeszcze taka ciekawostka, jak podchodziłem z tą flagą, to tak patrzyli, oj nie, i tak normalnie jak podchodzisz do sądy, to od razu te ludzie uciekają, nie? Jeszcze tak patrzyłem na flagę, mówię, oj nie, coś teraz palne, grubiego, to nie będę, nie? I jak słyszeli polski, to tak ulgę taka, to jest Polak. Bali się, że tak. A nie wygląda na Polaka. To co do niego gadać, tak, skąd pan jest w ogóle? I wtedy jeszcze rozumiałem oczywiście, że z Izraela pochodzę i tak, ale pan świetnie mówi po polsku. To zasługa Kasi, twojej żony, którą pozdrawiamy. Nie chcieli, znaczy obawiali się, że będę mówić po angielsku. No ja ich rozumiem tak na sądzie. To i tak jest stresa, co dopiero w obcym języku. Ale poradziliście sobie świetnie. Myślę, że będziemy promować tą sądę i może wyślemy też do Izraela.
Ja tu trzymam w ręku naszą ulotkę Apokalipsa, to nie fikcja, bo w tych życzeniach nawiązałem do tego scenariusza apokaliptycznego. Ona jest już w języku angielskim, dlatego jeśli macie żydowskich przyjaciół, Żydzi zwykle rozumieją po angielsku, nawet życzenia Netanyahu powiedział po angielsku, to może na Twitterze sobie zobaczyć, także można swoim przyjaciołom żydowskim wysłać taką broszurę o Apokalipsie w języku angielskim, można na naszej stronie już to znaleźć. Też a propos tego, co powiedziałeś, że może zobaczą, na Instagramie już dzisiaj udostępnialiśmy i wstawiliśmy hashtagi. Główny hashtag to jest hashtag Israel71, nie Z, a S, jakby po angielsku. Mm-hmm. I myślę, że jak ktoś z was może wstawić jakieś posty po angielsku i doda ten hashtag, no to na pewno ktoś z Izraela to zobaczy. 71. rocznica, przypominamy, jest odbudowy państwa izraelskiego. Prawie po 2000 lat. My mieliśmy 123 lub więcej, bo myślę, że w rzeczywistości troszkę więcej lat praktycznie nieistnienia państwa polskiego i cudem nazywamy odbudowanie tego państwa. Tu przypominamy, że perspektywa jest 10-krotnie większa. I odbudowa państwa izraelskiego na początku w formie świeckiej jest zapisana w księdze Ezechiela, w Starym Testamencie. Mówiłem chyba 2 tygodnie temu szczegółowo to proroctwo o Dolinie Wysłych Kości, omawiając, że Bóg zapowiedział, że najpierw ukaże Izrael za odrzucenie Mesjasza rozrzuceniem po całym świecie i to symbolizuje właśnie ta Dolina Suchych Kości, a potem po jakimś czasie zbierze te kości razem, stworzy znowu z nich jedno ciało, ale będzie to ciało bez ducha. Odczytujemy to jako właśnie państwo świeckie. Dzisiaj Izrael jest już 71 lat takim państwem. Ale zaniepokojony prorok woła do Boga, ale oni nie mają ducha. A on mówi, spokojnie, tchnę w nich i ducha. I kiedy czytamy Nowy Testament, na przykład List do Rzymian, znajdujemy właśnie to wypełnienie tego, zapowiedź wypełnienia tego proroctwa, kiedy apostoł Paweł mówi, dzisiaj tylko resztka Żydów wierzy w Jezusa Chrystusa, tylko garstka, tylko niewielu, na przykład ja i jeszcze paru innych, ale przyjdzie czas, gdzie cały Izrael nawróci się do Jezusa Chrystusa. Tu jest piękna klamra Starego i Nowego Testamentu. O tym, tak się dzieje. No, tak się dzieje. O tym zresztą mówił papież Benedykt, który zapowiada apokalipsę w korespondencji do jednego z rabinów szwajcarskich. Właśnie mówi, przecież Biblia zapowiada u końcu czasów nawrócenie wszystkich 12 plemion Izraela. Także zobaczcie, że nie tylko my odwołujemy się do tej prawdy, że apokalipsa to nie fikcja. Papież Franciszek... Papież Franciszek rodem. Może stać się bohaterem może się stać. Apokalipsy. Papież Benedykt, on rzeczywiście bardzo wiele jego słów to trafne diagnozy. Zarówno o Kościele, on mówił o upadku Kościoła katolickiego i mówił o ratunku, o tym przejściu do katakumb tych najwierniejszych, a nie do tego Kościoła takiego Jana Pawłowo-franciszkańskiego. I właśnie mówił o nadchodzącej apokalipsie, mówił o nawróceniu całego Izraela pod koniec czasów. Także naprawdę weźcie to sobie pod uwagę, że to nie są jakieś wydumane rzeczy. To, jak już nie chcecie nas słuchać, papież Benedykt też was przed tym ostrzega, byście na czas zawołali do Jezusa Chrystusa. Jezus, baw mnie. Jeszcze przy tym temacie też chciałem dodać, że zauważyłem coś takiego, że nawrócenie wśród Żydów trochę inaczej jakby jest od, powiedzmy, od Polski na przykład. W Polsce tutaj jest jakby taki ruch oddolny, od prostych ludzi zaczyna się ta Ewangelia dochodzić i nie widzimy takich jakichś tam gwiazd. Nie mówię, że to jest najlepsza droga też, nie? Ale jednak no, nie widzimy takich jakichś wpływowych ludzi, którzy tam szczerze nawracają się i jeszcze i wierzą, nie widzimy, można jeszcze powiedzieć. Nie widzimy, tak. A natomiast w Izraelu, no, i to nie od ostatnich kilka lat, to przecież i premier Wielkiej Brytanii, Benjamin Disraeli, był Żydem, nawrócił się. Felix Mendelssohn, znany muzyk, kompozytor, też był Żydem, nawrócił się. Doradca prawny Trumpa,
Jay Sekulow, który jeszcze żyje, i też jego doradca Trumpa w sprawie finansów, nie pamiętam teraz imię, nazwiska, też polityk bardzo wpływowy, też żyje. Oba są Żydami nawróconymi. Widzieliśmy Jamesa Tura, jednego z 10 najbardziej wpływowych fizyków, chemików na świecie. Więc naprawdę nawraca się elita Izraela, a jak wiemy, że w takiego kalibru ludzi mają może tam tysięcy, może nawet milionowy zasięg. Nie? Mm-hmm. I oczywiście nie tylko wśród Żydów, ale szczególnie też wśród Żydów są bardzo wpływowi. Więc to jakby zapowiada się jeszcze większe nawrócenie. Mm-hmm. Dzięki tobie też gościł w Polsce profesor jednego z biblijnych koledżów, seminariów, można by tak na polski to przetłumaczyć, w Izraelu, który wykłada Biblię, także Nowy Testament, Andreas Sztuc. I on potwierdza to, że już nawet w rządzie Netanjahu, jeszcze nie na stanowisku ministerialnym, ale już na stanowisku doradcy do spraw mediów czy mediów społecznościowych. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie no, specjalista... Propagandowych, jakby wizerunkowych. Tak, specjalista do spraw wizerunku jest już nawróconym do Jezusa Żydem, czyli już w kręgach nie tylko takiej elity, powiedzmy, kulturalnej czy uniwersyteckiej, ale nawet już w tej ekipie rządowej Izraela pojawia się nawróceni do Jezusa Żydzi. To jest rzeczywiście pokazanie, że do spełnienia tego proroctwa czy Ezechiela, czy apostoła Pawła z listu do Rzymian może być bardzo blisko. Naftali Hananie się nazywa się ten gość, gadałem z nim. Jeszcze nie chce do nas przyjść, ale powiedział, że popracujesz nad nim. Będziemy się o to modlić i dziękujemy ci przede wszystkim za to, że możemy ten izraelski kierunek też rozwijać, ale nie tylko politycznie, tylko duchowo. Jeżeli chcecie, wysyłamy wam Nowy Testament, możecie go znaleźć na idźpodprąd.pl/sklep. A niebawem pojawi się artykuł odnośnie tej trzeciej świątyni i architekta, który planuje tam świątynię. Wiele ciekawostek tam można poczytać. Kolejne proroctwo. Również tak. O tym piszemy w Apokalipsie. W tej ulotce też jest mowa o właśnie odbudowie tej kolejnej świątyni, która jest, odbudowa jej zapisana jest też w Księdze Apokalipsy. Powiedzieć, że to nie fikcja, to mało powiedziane, bo tam są konkretne plany. Jest cała ekipa, która na tym pracuje. Jest zarówno plan ujawniony, jak i nieujawniony. Już mówią, że urodzili się już te cielce, których będą tam spalać, akurat tam widać w tej prawej stronie. No, więc to, naprawdę nie fikcja. To się dzieje, wszystko jest już przygotowane. No, tylko teraz czekają na jakby na plan Trumpa może czekają. Nie wiemy. No. Dlatego w naszej ulotce mówimy też o wyjściu. Jest sytuacja awaryjna, można tak powiedzieć, jest sytuacja zagrożenia, zawsze pytamy, gdzie jest droga wyjścia. To jest też w tej ulotce. A niebawem film animowany właśnie, Apokalipsa to nie fikcja, na naszym kanale. Życzymy powodzenia Szymonowi, który pracuje teraz na tym filmie. A w międzyczasie można zobaczyć odcinek Ważnych Spraw, gdzie właśnie do naszych bohaterów dociera ta ulotka. Apokalipsa to nie fikcja, już na naszym kanale. I przechodzimy do waszych pytań i komentarzy. Dariusz Rysak, a propos tematu, o którym mówiliśmy o 13, czyli przede wszystkim o Robercie Biedroniu, który świadomie, nieświadomie promuje Mao Tse-tunga komunistycznego. No chyba całkiem świadomie sobie takich idoli w miejscu, w którym przebywa, jako pani domu, czy pan domu, nie wiem jak to tam nazwać, czy dziecko domu, no nie wiem, no. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie w Sądzie Najwyższym rozstrzyga się teraz spór, czy w dokumentach polskich będzie można pisać dziecko z dwoma mamami lub z dwoma tatusiami. To jest bardzo ważna sprawa. No, zobaczymy, czy sędziowie, zresztą o tej rodowodzie system sędziowski komunistyczny, myślę, że się zgodzą. No, ale zobaczymy. Ja się śmieję, ale chyba tak już można. A nie, no to ja jestem przekonany, że szczególnie ten Izrael Tel Awiwski jest bardzo postępowy. On jest państwem świeckim, czyli będzie wbrew Bogu niekiedy szedł. Także wracając do pana
Biedronia, myślę, że to jest jego świadomy wybór tych idoli. Tam ma mordercę Che Guevarę, no ludobójcę Mao Tse-tunga i tu o zgrozo papieża Jana Pawła II. Jemu się to nie kłóci, rozumiecie? Jemu się to nie kłóci. Myślę, że to jest polski katolicyzm, całkowicie alogiczny, pomieszany jak groch z kapustą przeróżnych wartości dobrych i złych. I jeszcze jakiegoś świętego tam ma też Jezusa. Jak to jest to, co jest na jaw, to co on, co jest, co schowa, on ma, zanim co on ma we łbie. Dokładnie. I Dariusz Rysak pisze, gdyby Biedroń żył i mieszkał w czasach i krajach, gdzie rządzili ci mordercy, to sam byłby ofiarą ich ideologii. Być może on tylko pozoruje te swoje, że tak powiem, orientacje cielesne, a tak naprawdę jest prawdziwym komunistą. A to jest tylko taka szatka, zasłona dymna. Hubal. Pytanie, czy ta akcja związana z Maryją Stęczą nie jest w przyszłości powiązana z nielegalnym plakatowaniem w miastach? Może wejść jakaś ustawa, co może też uderzyć w plakaty Idź Pod Prąd? Tak, Prawo i Sprawiedliwość zawsze jak znajdzie jakieś przestępstwo, ktoś popełnił przestępstwo, no to oni zaraz mają taką odpowiedź, to wprowadźmy prawo, które wszystkich będzie podejrzewało, że są potencjalnymi przestępcami i wprowadźmy zakaz. I wtedy będzie, nie będzie niczego. No to można się tego niestety spodziewać. Jan Kowalski, to jeszcze gorsze od portretu Hitlera na lodówce, jak ten chory człowiek może mieć jakiekolwiek poparcie w Polsce. No jak to? Przecież TVN ogłosił, że to jest czciciel Maryi. No to może mieć. To Polska właśnie. To jest Polska właśnie. Iwona Rafałko. Pastorze, proszę tak nie obstawać za Zybertowiczem, bo przecież doradza Dudzie. Kiedyś też go uważałam, dziś mam duże wątpliwości. No ja nie wiem, czy pani Iwona nie wysłuchała tego, co powiedziałem. Powiedziałem, że trzeba oddzielić to, co profesor Zybertowicz robi i to się nam nie podoba. Uważamy to za złe, czy głupie, czy szkodliwe, czyli popieranie tej ekipy, choć być może profesor za jakiś czas objawi nam jakieś nowe rzeczy. Przypominam, że właśnie Duda będzie gościem, zdaje się, Białego Domu, także może Duda będzie tu odegrał jakąś rolę takiego krypto i tak dalej i coś jeszcze w drugą stronę się przekręci. No zobaczymy. Na razie wygląda to źle i jasno powiedziałem o tym w programie o 13, ale trzeba stanąć w obronie człowieka, który za powiedzenie prawdy przecież o komunizmie i okrągłym stole został pozbawiony należnego mu tytułu profesora. Prawdy szukam. Dobrze, że obnażacie grę służb Biedroniem, bo jeszcze zostanie premierem lub prezydentem i to będzie koniec świata. Albo ministrem edukacji narodowej, czyli menelem. No tak, bo to jest ja nazywam pracowników menu menelami, bo oni, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, po komunistycznemu kradną nasze dzieci i robią im błoto zamiast mózgu. Nie uczą ich myślenia, ale ich ogłupiają. Tak przy okazji przeprowadzono niedawno badania na Akademii Wojsk Lądowych i okazało się, że ludzie, którzy tam przychodzą, tracą zdolności przywódcze. No to właśnie, zobaczcie, to jest polska szkoła wojskowa, nie? Idziesz na dowódcę, kiedyś jeszcze miałeś jakieś pojęcie, tracisz zdolności. 40, zdaje się, procent traci zdolności dowódcze w wyniku studiów na tej postkomuszej akademii. Także, wiecie, no to jak już oducza dowodzenia szkoła dowódców, no to zwykła szkoła oducza myślenia w ogóle, no. To jest ten marsz przez instytucje właśnie. Dokładnie tak. Lucjusz 899. Biedroń będzie odgrywał tego dobrego, oświeconego homo intelektualistę, prześladowanego przez skrajnych prawicowców i tych fundamentalistycznych chrześcijan, którzy są przeciwko sztucznej jedności religijnej i politycznej Unii Europejskiej i Watykanu z pogaństwem. Tak, będzie właśnie, że zobaczcie, ci chrześcijanie, a dokładnie ci sekciarze tego czciciela Maryi tak nienawidzą i źle o nim mówią, a to przecież taki dobry człowiek, jak on kocha papieża Jana Pawła II. Jak on kocha Matkę Boską, ale swojej matki już nie kocha. Swoją matkę to on tam potraktował. No to już musieli pisowcy, że tak powiem, ukręcać łeb śledztwu. No. To jest sojusz Biedronia, Brauna z PiS-em. Dokładnie. Również. Można powiedzieć o sojuszu Palikota z PiS-em.
Urszula Jargiło. Jakiś czas temu napisałam pismo do kurii z treścią, że wypisuje się z kościoła katolickiego. Dzisiaj dostałam odpowiedź od biskupa. Z prośbą bym została, bo inaczej nie otrzymam sakramentów, ostatniego namaszczenia i nie pochowają mnie na cmentarzu katolickim i tak dalej i tym podobne. No, straszne rzeczy, rozumiem, że się staną. Dzięki Bogu mamy w Polsce wiele cmentarzy tak zwanych komunalnych i tam nie można, nie może Kościół sobie... Ale brawo dla pani. ...rościć takich pretensji, że nie pochowają na cmentarzu. Problem był wcześniej, kiedy praktycznie w wielu miejscowościach, wsiach był tylko jeden cmentarz katolicki, no to taka groźba, ojej, to już jak mają mnie gdzieś pod płotem cmentarza zakopać, to może ja już nie będę występował z tego kościoła, także kościół używał tej maczugi. No, dzisiaj to se może, i tak dalej. Krzysztof Milords, a może kochani zrobić billboard Unia Europejska, a Biblia? Co wy na to? No przypominam, że dokładnie z takim hasłem występowaliśmy w 2003 roku na Placu Litewskim, nawet kiedy były takie podsumowujące w całej Polsce propagandę komunistyczną, prounijną uroczystości w Lublinie, kiedy towarzysz nie Wiesław, tylko wtedy był Lech, ten jak on się tam, Miller, tu przyjechał i tam zakańczał tą, nie wiem, flaszkę, czy kampanię, czy coś jeszcze. Mówię o zakańczaniu flaszką, ponieważ przywiózł taki, nie wiem, cały autobus takich prawie gołych, czy półgołych babek, nie? Które latały z gołymi dupami w takich mini shortach, czy sukieneczkach niby i one rozdawały prounijne jakieś akcesoria i te sprawy. Także no, co się tam później działo na podsumowaniu tej kampanii, to nie wiem, ale w samym środku tego placu byliśmy tylko my, otoczeni zalewem tego komuszego lewactwa. Właśnie z tym transparentem. Unia, Biblia, a Unia Europejska, nie? Telewizja publiczna robiła tam ze 40-minutowy, opublikowała materiał. A tylko chyba przez pół sekundy gdzieś kawałek Biblii się pojawiło w ich relacji. Także no, telewizja komunistyczna wtedy, dziś, zobaczcie, mamy dzisiaj niby taką wolnościową, tu już wszyscy mają wolność, jak towarzysze Sakiewicze, czy z Gazety Polskiej mówią, że teraz jest wolność, a tyle samo nas jest w telewizji waszej, pisowskiej, co było w komuszej, jak staliśmy jako jedyni. Was tam nie było. Byliśmy tylko my z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Wtedy tylko my protestowaliśmy przeciwko wejściu do Unii. I tak jak tamte komuchy nas nie pokazali, tak te katokomuchy dzisiaj tak samo nas dyskryminują. I ostatnie pytanie. Iwona Rafałko. Wczoraj była piękna reklama w Idź Pod Prąd Chicago. Powysyłałam linki, gdzie się dało. Odbiór był pozytywny. I pytali mnie, co to za klub. Macie ten materiał już na naszym kanale. Dzisiaj pokazywaliśmy go również o 13, wczoraj po 18. Także możecie podawać dalej, ale rzeczywiście, no, co to za klub? No, to jest klub Idź Pod Prąd. Chicago. Ruch 11 listopada. Wszystkie informacje o tym klubie i kontakt znajdziecie na naszej stronie idźpodprąd.pl/kluby. Tam mail do klubu Idź Pod Prąd Chicago. No, to są nasi przyjaciele, których osobiście odwiedziliśmy w Stanach Zjednoczonych. I wzywamy patriotów z Polonii, żeby nie czekali. Sakiewicz was zdradził, Kaczyński was zdradził. No, o komuchach tych takich jawnych, którzy kiedyś ambasady trzymali i konsulaty, nie będę mówił. Przyłączcie się do klubu Idź Pod Prąd w Chicago i w innych miastach Ameryki. Serdecznie zapraszamy na najbliższy pokaz filmu Katyń Ostatni Świadek, który odbędzie się w tę sobotę 11 maja o godzinie 18 w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Dom Polski w Dublinie. Po filmie spotkanie z reżyserem Piotrem Szkopiakiem, film z polskimi napisami, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. A w najbliższą niedzielę, 12 maja, odbędzie się kolejny wykład doktora Zbigniewa Stankiewicza z klubu Idź Pod Prąd Gliwice. Temat wykładu: zrównoważony rozwój, czym jest, na czym polega, co się za nim kryje, jaki ma wpływ na ceny kotłów CO. Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej, ulica Lipowa 1, Słupsko koło Toszka. Zapraszamy serdecznie. To jest na Śląsku, a pierwszy wykład Zbyszka możecie już zobaczyć na naszym kanale. Pod tytułem właśnie chyba Zrównoważony rozwój. Dokładnie, to jest drugi wykład o zrównoważonym rozwoju. Pod tym po prostu się kryje
komunizm, taki mały spoiler, ale zapraszamy serdecznie. Trwają zapisy na zjazd klubów Idź Pod Prąd, który odbędzie się w dniach 20-23 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatorów klubów Idź Pod Prąd. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Im szybciej się zgłoście, tym korzystniejsza będzie cena zjazdu. Są trzy terminy zapisów. Pierwszy termin do 25 maja, drugi termin do 10 czerwca i ostateczny trzeci termin do 17 czerwca. Po upływie ostatniego terminu nie przyjmujemy zgłoszeń na zjazd. Piszcie na kluby@idzpodprąd.pl. Serdecznie zapraszamy. To już niebawem, a my kończymy na dzisiaj, ale o 19.30 premiera Ulicy Wieprzowej. Niesamowity odcinek, też w temacie, no nie mamy nuncka, nucek. Pojawił się nuncjusz już na czołówce, widzicie jak pięknie przystrojony, srebrny, nie, czekaj, złoty, a skromny. Srebrny też. No srebrny to świecka wersja. Świeckie osoby też występują, świeckie świnie też występują w tym najnowszym odcinku. A czekając na premierę o 19.30, zapraszamy Was teraz na odcinek ważnych spraw poświęconych właśnie apokalipsie. Dziękuję Wam serdecznie, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Iwan Belostenko. Dziękuję. Przypominamy, że dzisiaj obowiązuje hashtag Izrael71 przez S, czyli po angielsku. Piszcie tweety czy komentarze na Facebooku z tym hashtagiem. Można przede wszystkim po angielsku pisać życzenia dla Izraela z okazji Dnia Niepodległości. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O, nareszcie jesteś. A? Czekaj, jeszcze to. O, jeszcze tego nakupiłam. A, święta idą. Ale przecież nie wolno ci dźwigać. I jeszcze do tego po schodach. Jak ty to wszystko... Jak ty to wszystko przytaszczyłaś na schodach? No, może trochę przesadziłam. Ale przed świętami tak wszystko drożeje, że postanowiłam zrobić trochę zapasy. Póki ceny jeszcze normalne. A po schodach nie musiałam iść, bo pomógł mi taki jeden. Taki jeden? A przyćwigan jakiś, tak? No coś ty, chłopaczek sympatyczny. Roznosił ulotki. Zobacz, taką ulotkę mam. Apokalipsa. No ale co apokalipsa? Wiesz, przecież to po polsku nie rozumiem. To epoka ludowa, czy co? No to wcowa. Nie, nie wydaje mi się. No ale co to? Katastrofa jakaś przychodzi? Nie katastrofa. To wtroje nadejście Chrysta. No a objawienie Jana, tak? Tak. A to znam. To kiedyś taki Polak w pracy o tym mówił, nawiedzony. No moim zdaniem całkiem dobrze gadał. A babuszka, kiedy mnie o tym mówiła, że to Jezus wszystkich nawróconych przyjdzie, zabierze i potem będzie tragedii, katastrofy i jeszcze potem przyjdzie panowanie Chrystusa. No da, to się w Biblii opisane. No to czemu oni z niego śmiali i mówili bajkę? Albo Polaki Biblii nie znają. Oni księdza słuchają, oni katechizm czytają, a Biblii nie. To wcale nie bajki. Zobacz, czasy ostateczne rozpoczną się, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. A oni tutaj aktualne dążenia polityczne porównują do czasów starożytnych. Gdy budowano wieżę Babel, wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Co by o tym nie sądzić, no to chyba jest pierwszy moment w historii, kiedy te dwie rzeczy naraz są. I jakiś globalny pokój i bezpieczeństwo, i rządy nad narodami. Mogę to zobaczyć? No, wszystko wygląda tak, jakby zmierzało w tym jednym kierunku. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Ty wiesz, że ja niedawno o tym czytałam? W Izraelu trwają przygotowania do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi, buntem dzieci wobec rodziców. Wszyscy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia. To z Biblii jest? Tak.
Wiesz co, a ten Bogdan spod piątki przyjechał właśnie ze Szwecji i on mówi, że tam ludzie się normalnie już chipują i że płacą za wszystko chipami i że to niedługo będzie standard. Nie, spokój. No zobacz. Chip w nowym dowodzie jest na czole. Niesamowite. Dokładnie tak jak w Biblii. Co oni jeszcze tu pokazują? Przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód w okolice starożytnego Babilonu. Nie wiem, co oni mają na myśli, mówiąc okolice, ale od starożytnego Babilonu, o tu trochę na zachód, ma powstać jakieś nowoczesne miasto, jakieś metropolia, neon, czy coś takiego. Takie duże, jakieś jak Nowy Jork takie. O, 30-krotnie przekraczający powierzchnię Nowego Jorku. No. Ultra nowoczesna metropolia. To nie jest nauka świadków Jehowy. Nie ma tutaj żadnych dat, jak u świadków. Same przepowiednie biblijne. Przepowiednie? I to ja nie wiem, czy ja chcę to czytać. Wiesz, moja mama była kiedyś w takiej oazie i tam analizowali przepowiednie biblijne. I wyszło im, że w Starym Testamencie było dokładnie przepowiedziane przyjście Chrystusa. Przyściutko. Od miejsca urodzenia po rodzaj śmierci. I to jeszcze w czasach, kiedy nikt w ogóle nie wiedział, że będzie coś takiego jak Cesarstwo Rzymskie czy śmierć krzyżowa. Przerażające. Nie blaczek i glaba, kompotem każdy. Patrz tu. Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, przepadła w jednej godzinie. Czyli to wszystko zostanie zniszczone. No tak. A to... to jest tylko część tego, co spadnie na ludzkość. Jejku, to jest jakieś straszne. No, słuchaj tego. Jeśli ta ulotka wpadła ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Co za zniknięcie? O co chodzi? To jest gdzieś w Biblii. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. Jejku, ja w kościele nigdy o tym nie słyszałam. No ja też nie, ale jak byk jest. A to jest jakieś nieprawdopodobne. No i wiesz, to całe chipowanie, rządy nad narodami, nowy Babilon, to też kiedyś brzmiało nieprawdopodobnie. No tak.